Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. 26 września bieżącego roku na moim koncie Twitterowym opublikowałem wpis o treści. W przeddzień nowych obostrzeń w Polsce obstawiam środę. Przypomnijmy słowa pana premiera Morawieckiego Ksywa prawdomówny koronawirus jest w odwrocie. Zakładając, że pan Morawiecki nie kłamał, pytanie brzmi co PiS schrzanił, że wirus przeszedł do natarcia? Ok, użyłem tam innego słowa niż schrzanił, bardziej dosadnego, ale istotne jest to, że się pomyliłem. Nowe obostrzenia pojawiły się nie w środę, jak przewidywałem, tylko we wtorek. Ale wydaje mi się, że w w tym całym kontekście pomyłka o jeden dzień i tak czyni ze mnie całkiem dobrego przewidywacza przyszłości, co niestety bardzo źle świadczy o naszej klasie politycznej, bo to znaczy po prostu, że są bardzo, bardzo przewidywali. Swoją drogą zapraszam Was do followowania mnie na Twitterze, bo tam takich tekstów jest więcej niestety w dzisiejszych czasach dziennie dzieje się kilka do kilkunastu ważnych rzeczy, vlogi daję radę zrobić o dwóch, no góra trzech dziennie a Twitter, Facebook i inne tego typu media pozwalają mi na bieżąco dzielić się z Wami przemyśleniami linki do tych wszystkich mediów macie w opisie, szczególnie zależy mi na obserwujących na yy, właśnie Twitterze, bo im więcej ich jest, tym dziennikarze bardziej poważnie człowieka Traktują. I dzisiaj kochani sobie właśnie porozmawiamy o tych nowych obostrzeniach, które wprowadzono dzień wcześniej niż przewidziałem. Źródłem do dzisiejszego y, artykułu będzie, y, znaczy do, źródłem do dzisiejszego vloga będzie y, tekst, y, tekst na onecie, ale tutaj nie będę jakby opinii od nich brał, tylko będę po prostu brał suche fakty. Dali, da, oni dali źródło media, więc trochę to chyba źle o nich świadczy. Um, autor się nie podpisał. Ministerstwo ogłasza nowe obostrzenia mniej osób na weselach. E, to, że będzie mniej osób na weselach, to najmniejszy problem. Tak mi się jakoś wydaje, że większość ludzi wesela to raczej sobie robi na wiosnę i w lato, jak jest po prostu ciepło. I przyjemniejsza aparycja, przyjemniejsze dni, tak fajniej to wszystko wygląda. No i dzięki temu po prostu no, większość ludzi ma po prostu lepsze wspomnienia niż jak jest tak zimno, szaro buro strokato. a w weselach i w ślubach to między innymi o to chodzi, żeby mieć dobre wspomnienia, jak się małżeństwo sypie, jak jest trochę gorzej, ludzie się kłócą, to żeby mieć czym, do czego wrócić wspomnieniami. Do czasów, gdy właśnie ta żonka była księżniczką. Także ludzie właśnie wolą to robić w takie ładne miesiące, że się tak wyrażę, więc to, to, to tak naprawdę mało przeszkadza, choć rzeczywiście, jak ktoś sobie e, zaplanował wesele na jesień i, albo na zimę. I już zaprosił gości, no to będzie miał teraz nieźle przesrane. Wyobrażacie sobie sytuację, że mm, zaprosiliście już gości i teraz nagle 50 z tych gości musicie powiedzieć: Wiecie co, jednak nie przychodźcie, bo minister zdrowia nie pozwala. Wiecie, jak, na jakie tragedie rodzinne będzie to narażało tych ludzi. Jak się ludzie i to z rodziny albo z kręgu najbliższych znajomych, bo na wesele jednak nie zaprasza się byle kogo, jak ci ludzie będą się między sobą żreć, do jakiego podziału w rodzinie, wśród grona najbliższych znajomych może dojść, nie mówiąc już o tym, jak to się przełoży na finanse, no bo zwykle imprezy weselne się przedpłaca. No i przepraszam, ale jak to? Powiedzmy, że Przykładowo, mówię czysto przykładowo, ktoś założył sobie, zrobił sobie wesele na 150 osób i zapłacił za wesele na 150 osób, a teraz nagle może być maksymalnie 100, to co? To za te 50 osób ma dostać zwrot? No z jednej strony powinien, nie? No bo dlaczego ma płacić za imprezę większą, jak się odbędzie mniejsza, nie? No ale z drugiej strony taka, taka sala weselna i tak dalej, no też musisz czegoś żyć, prawda? I tutaj zaczyna się robić bardzo, bardzo nieciekawie i takie bardzo poważne konflikty zaczynają się budować. I pytanie, kto za to zapłaci, nie? Bo wszystko jest fajne w teorii, tylko, zaczyna, tylko się zaczyna robić niemiło, jak yy, przychodzi do konkretu. Słuchajcie. Zacznijmy może od takich kwestii właśnie tych weselnych, skoro już je przywołałem, chociaż podkreślę, że one i tak dla większości z nas będą najmniej uciążliwe, bo większość z nas jednak wesel na jesieni i w zimie nie robi. Chociaż ci, którzy robili, mają przesrane, po prostu równo przesrane. I pamiętajcie, że takie spadnięcie do tej strefy czerwonej lub żółtej, no to może że nastąpić z dnia na dzień, więc teoretycznie to może tak być, że przykładowo w niedzielę jeszcze byliście w strefie zielonej i wszystko ok, a we wtorek się dowiecie, że musicie zadzwonić do 50 osób, żeby w sobotę nie przyjeżdżali. To jest naprawdę przerażające i moim zdaniem dużo lepiej by było, gdyby oni powiedzieli, że nie wolno planować nowych imprez weselnych. A te, które zostały już zaplanowane na mocy tego, że były planowane, na mocy obowiązujących wówczas przepisów, że mogłyby być zrobione. No ale wiecie, to jest kwestia praktyczna. Wiadomo, jak to z pisem. Oni praktykę to generalnie mają w głębokim poważaniu. A więc tak, w strefach zielonych limit na wesela zostanie zmniejszony ze 150 do 100, to są strefy zielone czyli generalnie, no, jeśli masz niedługo wesele, to niezależnie od tego, w jakiej strefie będziesz, a jeśli zaprosiłeś powyżej 100 osób, no to masz problem, musisz komuś powiedzieć, nie przyjeżdżaj. Mam nadzieję, że ta osoba zrozumie. Apeluję do tych osób o zrozumienie, to nie wina państwa młodych, oni mają inne problemy w tym momencie. To wina PiSu, tak, dosłownie, to wina PiSu. W strefach żółtych liczba maksymalna, liczba osób na weselu zmieni się ze 100 do, na 75. Poinformował dzisiaj na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. W większości źródeł dodają jeszcze, że to jest doktor. To jest trochę mylące, bo tak, on ma doktorat, ale właśnie, on ma doktorat. On nie jest lekarzem, tylko on ma doktorat albo z ekonomii, albo z zarządzania i marketingu. To nie jest lekarz. Dodatkowo w strefach czerwonych zostanie ograniczona działalność lokali gastronomicznych. I teraz tak. W strefach czerwonych limit na weselach pozostaje bez zmian tylko 50 osób może się tam bawić. Co jest jeszcze ciekawe, bary, restauracje w strefach czerwonych będą mogły być. Otwarte tylko do godziny 22. Generalnie punkty gastronomiczne będą mogły być otwarte do 22. Tutaj nie ma większego rozróżnienia, czy to dyskoteka, czy pub, czy klub nocny, czy, czy ten, czy, czy, bu, czy budka z kebabem, czy restauracja, czy bistro. Tam chyba kluby nocne miały taką dziwną akcję, że mogły być otwarte, ale nie wolno było tańczyć. Że, nie wiem, jak człowiek tańczy, to zaraża, a nie wiem, a jak się ociera przy ścianie, to nie zaraża. Nie, nie wnikajcie. To jest, to jest logika polityków. Ona z taką normalną logiką ma mniej więcej tyle wspólnego. Nie ma nic wspólnego. Po prostu nie ma. Oczywiście ograniczenia w, w, w jakby w, w godzinach, że mogą być one tylko do 22, są kompletnie bez sensu, są w zasadzie przeciwskuteczne, i przy założeniu, że to co PiS mówi, jak się powinno walczyć z rozprzestrzenianiem wirusa, to wprowadzając ograniczenie działalności takich knajp do 22. Sprzyja się rozwija, rozwojowi tego wirusa, rozprzestrzenianiu, więc tak się w zasadzie zastanawiam, o co tutaj chodzi, czy oni są po prostu niepoważni, czy może o coś więcej chodzi. Generalnie e, mówiono nam, że aby ten wirus się nie rozprzestrzeniał, powinniśmy zachować dystans, tak? Nosić na mordniki i wiele innych rzeczy, ale przede wszystkim dystans. I w pomieszczeniach powinno być jak najmniej osób, prawda? Im mniej osób w pomieszczeniach, im mniejsze zagęszczenie, tym ten wirus się mniej rozprzestrzenia, stąd też były, stąd też na przykład są te limity na weselach, prawda? No tak, przynajmniej tak oficjalnie mówią, no bo tam nieoficjalnie to się tam mówi, że Piston nie lubi rodziny i, i, i takich więzi społecznych, ale to tak wiecie, to tacy źli ludzie takie rzeczy mówią. W takie rzeczy nie wnikajmy. Oficjalnie mówi się, że po to, żeby, że im mniej ludzi, tym mniej się roznosi. No dobra, to załóżmy, że. Yy, yy, są pe yy, pewni ludzie, którzy mają pewne potrzeby. Na przykład potrzebę zjedzenia kolacji w knajpie. Potrzebę skoczenia na kiepsika, bo na przykład nie stać ich na kolację w knajpie, a chcieliby coś zjeść, a gotować im się nie chce, bo lub nie umieją. Yy, potrzebę skoczenia na browarka. Generalnie skorzystania z tak zwanego punktu gastronomicznego. I tych ludzi jest skończona liczba. Prawda? Określona, stała. I teraz tak. Co się stanie, i powiedzmy, że ci ludzie normalnie to sobie zaspokajali swoje potrzeby, powiedzmy, do drugiej rano. Nie jestem jakimś wielkim bywalcem, odkąd jestem żonaty i hipotetycznie dzieciaty, ale tak mniej więcej pamiętam, że to się tak właśnie imprezowało do drugiej, trzeciej rano, nie? No i... No tak. No i teraz... Yy, więc... Było dużo godzin imprezowania, a więc ta potrzeba skorzystania z punktu gastronomicznego była rozłożona na wiele godzin. Teraz te potrzeby trzeba będzie, ta sama liczba osób, te same potrzeby, będzie musiała zaspokoić w krótkim limicie czasu 20, do 22. Biorąc pod uwagę, że imprezowanie. Myśmy to w ogóle przed 22 tak średnio zaczynali, no ale powiedzmy, że około tak 20 czasem się już startowało, tak? No powiedzmy, że teraz, nie wiem, może ludzie będą bardziej zdesperowani, od 19 zaczną. No to ci sami ludzie, którzy wcześniej siedzieli sobie od 19, czyli od 7, od 19 do, powiedzmy, do 2, czyli 5 godzin, 7 godzin, teraz będą siedzieć 3 godziny. I tutaj, znaczy, ci sami ludzie, którzy przychodzili, wychodzili przez taki dłuższy czas, teraz będą musieli zaspokoić swoje potrzeby w krótkim czasie. Jaki jest tego efekt? Będą bardziej spółczeni. Po prostu wszyscy ci ludzie, którzy będą <coughs> chcieli skorzystać z takich lokali, się bardziej zagęszczą. A to oznacza, że wirus będzie miał le, łatwiejsze rozprzestrzenianie się. Brawo PiS! Albo generalnie to, co gadacie o transmisji tego wirusa, to jest ta wielka bajka. Albo właśnie przyczyniacie się do jego transmisji. Wybierzcie sobie, co wolicie. Ale to jest jeszcze mały niki przy tym, co dalej sobie PiS wymyślił. Dodatkowy obowiązek noszenia maseczek na ulicach zostaje rozszerzony ze stref czerwonych również do strefy żółtej. I tutaj, kochani, Warto odnieść się do pogody, jaka powoli się już zaczyna robić w Polsce, oraz do tego, co mam nadzieję obejrzeliście u mnie na vlogu, o tym, że niemiecki, niemiecki magazyn konsumencki udowodnił przy pomocy badań naukowych, że zbyt długie noszenie maseczki po prostu szkodzi. Bo namnażają się tam różne syfy, które powodują m.in. sepsę. A sepsa to jest bardzo poważna choroba. I można powiedzieć tak, że jeśli na przykład wirus stanowi takie zagrożenie jak człowiek jadący rowerem pochodniku, to sepsa stanowi takie zagrożenie, jak czołg jadący rowerem po chodniku, jeszcze ostrzeliwujący się z tego, co on tam ma. Koronka jest taka tak groźna, jak wszyscy wiemy, natomiast sepsa sepsa jest pioruńsko groźna. W związku z tym noszenie okładu na twarzy, ustach i nosie z szmatki zawierającej bardzo szkodliwe drobnoustroje, w tym sepsy, w tym wywołujące sepsy, jest pioruńsko niezdrowe. A więc zmuszanie ludzi do noszenia tych maseczek przez bardzo długi czas jest po prostu zbrodnią na narodzie polskim. I to sobie trzeba powiedzieć wprost. Bo takie maseczki trzeba często zmieniać i one wtedy rzeczywiście coś dają, chronią i przede wszystkim nie są szkodliwe. Tylko trzeba je często zmieniać. A częste zmienianie tych maseczek kosztuje. Biorąc pod uwagę, że często czasem może oznaczać nawet dwa razy na godzinę. A one są po 2 złote, więc no kurczę, to się robi naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Jeden człowiek musiałby wydać 20% pensji, 30% pensji na baseczki. I teraz tak, dlaczego tego syfu w tych baseczkach jest tak szczególnie dużo? A no dlatego, że jak udowodnili niemieccy naukowcy coś to jest oczywiste, ale polskich ekspertów, brylujących w telewizji, głównie rządowej, na razie to jeszcze przerasta. Tam jest mokro i ciepło, no bo przy ustach to ciepło, a mokro bo para wodna. No to kochani idzie, idzie jesień i idzie zima i to będzie jeszcze gorzej. Dlaczego? No bo jesie, na jesieni generalnie wzrasta wilgotność powietrza. Może wiecie na przykład, bo suszycie pranie czasem na balkonie. I o ile w lato to to się świetnie suszy, o tyle um, wystawienie nie. Prania na, na jesieni na balkon nic nie da, yy, a jak będzie sucha i wystawicie je na balkon, to Wam nawet zawilgotnieje, prawda? No właśnie. I tak samo dzieje się z namornikami, które po prostu będą dodatkowo wilgotnieć ze względu na ogólną wilgotność powietrza, a więc będzie jeszcze więcej wody, a więc jeszcze więcej drobnoustrojów i jeszcze lepsze. Środowisko do namnażania się tychże wymienionych, a więc jeszcze bardziej skuteczny okład powodujący przeróżne choróbska. Dziękujemy Ci, Pisie, za to, że miłościwie zmuszasz nas do zakażania się. Chyba tego inaczej nie można określić. Ale największy hardcore to i tak będzie w zimę, bo w zimę oprócz tego wszystkiego, co powiedziałem do tej pory, dojdzie jeszcze czynnik lodowy. Jeżeli Państwo nie macie brody, a zakładam, że większa część moich widzów brody nie ma, bo chociażby połowa społeczeństwa to panie, które. Dobra, nikogo nie dyskryminuje, ok? Powiedzmy, że zostaniemy przy tym, że większość z Państwa zapewne brody nie ma. Dla tych Państwa powiem, że my, brodacze, nienawidzimy mrozu. Dlaczego? Bo gdy wracamy z mrozu, z zimna do domu, to nam brody odtajają. Dlaczego? No bo z tego, co tutaj wydychamy, to się tworzą takie po prostu sopelki lodu na brodzie. I to jest bardzo nieprzyjemne i bardzo niefajne. No to teraz zdajcie sobie Państwo sprawę z tego, że jeśli będzie mróz, a w tą zimę jest bardzo duża szansa, że mróz będzie, to dzięki decyzji PiSu w, w żółtych i czerwonych strefach Będziecie państwo nosić dodatkowo do okładów z syfu jeszcze yy, okłady z lodu. Taka zmrożona maseczka z takimi wielkimi kryształkami lodu no, na pewno poprawi państwa samopoczucie, ogólną odporność. no To jest po prostu coś fantastycznego. No nie, oczywiście wiadomość dla, dla, dla tych wszystkich, którzy nie, nie znają słowa sarkazm. No, to, to był sarkazm, ja sobie yy, żartowałem. No. To jest po prostu skrajna głupota, co ten PiS robi. I zwłaszcza, że no jak pokazują fakty do politycy, e, generalnie nam każą robić różne rzeczy, a sami mają to w dupie. E, najlepszy przykład, obejrzyjcie sobie obrady Sejmu i policzcie maseczki na sali plenarnej. Podpowiem, że posłów, e, znaczy posłów chciałem powiedzieć, przepraszam, nie wiem dlaczego mi się tak powiedział. przepraszam. Jest 460, do tego jeszcze obsługa techniczna. Rząd, to już jest około 500. Jeszcze tam często ludzie na galerii siedzą. To jest już więcej niż 500. Policzcie sobie maseczki. Ale spoko tylko wśród rządu i posłów. Policzcie sobie. Jak ja już próbowałem, wyszło mi, że tam jest kilka procent, i to takie małe kilka. Nie? No. Eee... Także wydaje mi się, że to jest po prostu. To no świństwo co wtedy PiS robi, i, 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 i oni to, to mówią mniej więcej tak. Maseczki na ulicach także w żółtych strefach. Kolejna zmiana przewiduje, że nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych będzie obowiązywał nie tylko w strefie czerwonej, ale i żółtej. Podkreślam, wszędzie. Wychodzisz z domu, musisz mieć namornik. Z całą stanowczością podkreślam, że stosowanie reguły DDM, czyli dezynfekcja dystans maseczki. To jest mechanizm społecznej odpowiedzialności. Warto to powiedzieć panu Szumowskiemu, którym maseczek nie nosi, e, oraz posłom, politykom, ministrom, którzy też tego nie noszą, no żeby zaczęli od siebie. No, chociaż ja nigdy nie podejrzewałem tych ludzi o bycie specjalnie e, odpowiedzialnymi, no ale oni już nawet pozorów nie stwarzają. Który pozwala bronić się skutecznie przed eskalacją pandemii, powiedział Niedzielski. Podobno mówił to bez maseczki. Naseczka jest realnym narzędziem obrony przed wirusem w skali ogólnospołecznej, zapewnił. No, powinien tutaj ustalić wspólne stanowisko z szefem GIS-u, czyli z głównym inspektorem sanitarnym, no bo tamten twierdzi, że to jest symbol i że one generalnie mało dają, tylko mają nam przypominać o tym, że jest pandemia. Także ja nie wiem komu wierzyć. Ten koleś od Gisu to jest chyba profesor i to chyba nawet lekarz. Tutaj mamy tutaj mamy doktora, ale ekonomii. Wiecie, nie to, żebym nie szanował ekonomistów. Ja bardzo szanuję ekonomistów, no ale jeśli chodzi o sprawy medyczne, to tak wolałbym, żeby mnie lekarz leczył, a nie doktor ekonomii. Wiecie, to jak na tym memie, nie? Że człowiek pada na ulicę, no i ktoś krzyczy: Czy jest tu jakiś lekarz? Je, je, czy jest tu jakiś doktor? No i odwraca człowiek, tak, jestem doktorem, nie? To proszę mu pomóc, no, ale jestem doktorem filozofii. Bardzo szanuję filozofów, ale jak trzeba pomóc umierającemu na chodniku, to jednak lepszy byłby lekarz. No i w zasadzie tyle. Także kurczę, no znowu miałem rację. PIS wprowadza nowe obostrzenia, nie nazywa tego obostrzeniami, bo to, wiecie, nie na całym kraju, na razie nie. Tylko, tylko w strefach, tam, żółtej, czerwonej i tak dalej. E, no, tyle tylko, że... Tyle tylko, że... Nie wiem, jak to powiedzieć, no, liczba tych stref wzrasta, prawda? E, w związku z tym, jak przewidywał, był już minister Szumowski, co to, to w jeden dzień się wyleczył z wirusa, e, że e, one w końcu po prostu... Cały kraj o, obejmą te strefy żółte i czerwone. Zobaczycie, niedługo jeszcze będą czarne dla takich stref, gdzie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo przypadków. I w ten sposób będziemy mieli drakońskie obostrzenia w całym kraju. Twierdzą, że to są obostrzenia lokalne, tak? Lokalne, tylko lokalnie cały kraj, czyli lokalnie większość kraju będą obejmować. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa! No i proszę łapkę w górę, komentarz, udostępnienie, żeby ten materiał się jak najlepiej rozszedł. Hej!